Hej, hej, przychodzę do Was z nowym, ekscytującym, dosłownie minutowym komunikatem. Jak możecie zauważyć, po Waszej prawej stronie tej książki jest to mój pierwszy patronat medialny, który dzięki uprzejmości pani Natalii z wydawnictwa Letra mogę dla Was, że tak powiem, mieć. No i pani Barbara Baraldi to bardzo interesująca autorka, którą już recenzowałem w przeszłości i udało mi się także z nią skontaktować dzięki dobrodziejstwom internetu. A Was chciałbym zaprosić już 23 sierpnia na wpisywanie swoich komentarzy, które będą losami, i następnie po 2 tygodniach będziecie mogli wylosować 2 kopie tej książki. Strasznie się cieszę z tego patronatu. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Także zapraszam, a Wam już nie przerywam i lećcie oglądać filmik. Cześć. Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tak zwanych poniedziałkach z opowiadaniami. Bo to już nie są definitywnie poniedziałki z po. Także jedziemy z tym koksem. Mam dla Was książkę Happy Lovecrafta, która jest naprawdę gruba. Zresztą macie jej obrazek oczywiście standardowo, bo pod tym światłem nic nie będzie widać. Standardowo po prawej Happy Lovecraft, Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowiadania. Zapraszam! Także oczywiście możecie zapytać, jak to się stało, że sięgnąłem znowu po jakieś opowiadania i będę Was po prostu dręczył co poniedziałek przez najbliższe tygodnie. Otóż odpowiedź jest prosta. Około miesiąc temu użytkownik Czern M20 wdał się ze mną w małą dyskusję. Czy teraz mnie złapie? Okej, już jestem złapany, ale widzę, że kamera dzisiaj nie słucha. W każdym razie tenże użytkownik zagadał i ciągnął dyskusję w sprawie właśnie tutaj opowiadań i tak dalej. I tej całej serii, no i ja go zapytałem, czy miałby jakąś propozycję, co można dalej w tym temacie poczytać. No i on zaproponował właśnie tytułowe opowiadania. Ja oczywiście musiał minąć spory czas, ale w końcu się udało sięgnąć po te opowiadania. Jest ich 15. Jako że uznałem, ponieważ to ma 700 ponad, tam około 800 stron ma ten Bóg wielki, to uznałem, że nie ma co szatkować na 5, bo po prostu wtedy będę czytał po pierwsze nie wiadomo ile przy każdym odcinku, każdy odcinek będzie dość długi, no i ogólnie może to nie wypalić, więc uznałem, że będę czytał po 3. W ten sposób będziemy mieli te 5 odcinków. Oczywiście nie przewidziałem tego, że pierwsze 3 opowiadania są bardzo krótkie, no ale trudno, więc ten pierwszy odcinek będzie bardzo króciutki i szybki. Na końcu oczywiście wspomnę tutaj o tym, o co chodzi z studiem Murphy Szmarek Malman, a tam macie, ponieważ jest to film w 100% przeze mnie sponsorowany, to macie moje logo. No i ogólnie mamy 3 opowiadania. Wszystkie powstały w 17, 20 i 1921 roku. Tym razem w przeciwieństwie do Poego nie ma wstępu napisanego przez tam tłumacza czy kogoś tam, co bardzo psuło cały odbiór książki. Mamy również, bo wydaje mi się, że to jakby wygląda jak podobne, jeśli chodzi o podobny pomysł książki. Nie wiem, czy to jest to samo wydawnictwo. Tak, Vesper. Takie mam wrażenie.
Więc język jest bardzo fajny, jeszcze lepszy niż u Poego. Być może dlatego, że pożył wcześniej. Mamy tutaj, tak nie wiem, co 100 stron, powiedzmy, mamy jakąś fajną klimatyczną ilustrację. Oczywiście, jeżeli coś tam złapie. No, więc te ilustracje tam jakieś są, każdy rozdział się ładnie zaczyna, ma takie różne ornamenty, równocześnie czcionka jest na tyle mała, że nie czuje się, że to jest sztuczne napychanie treścią. I jak może pamiętacie, jeśli chodzi o opowiadania, no to będzie tak działało, że raczej nie będzie tu cytatów. Recenzja będzie przemieszana z opowieścią o tym, o czym jest dane opowiadanie. Raczej będzie bez spoilerów, ale też możliwie krótko. Pierwsze opowiadanie. Opowiadanie nazywa się Dagon i jest związane z wodą i z marynarzem. Jest kilkustronnicowe dosłownie, ma fajną ilustrację, pewnie i tak nie będzie jej widać. No ale może nie powinienem tak pokazywać wszystkich ilustracji. I daje takie mocne wejście z kopa jakby w ten świat Lovecrafta. Dałem temu opowiadaniu 8 na 10, więc było naprawdę spoko. Kolejne opowiadanie. Ustalenia dotyczące zmarłego Artura Jeremiah'a i jego rodu. Jest opowiadaniem o Afryce. Takim typowym trochę klimacik jest kolonialny. I taki właśnie biały człowiek w Afryce o pewnej rodzinie, oczywiście tytułowej, która miała tam dość niewesołe przygody. I ogólnie poczułem taki lekki spadek formy, ale no nie byłem tak zawiedziony, jak czasami zdarzało się u Poego. Więc to afrykańskie opowiadanie, o którym też nie za bardzo mogę opowiadać, bo tam ma raptem, tam nie wiem, 10, 8, 7 stron, więc tak tylko mogę rzucić, o czym jest. Czyli właśnie o tym młodym mężczyźnie, który poszukuje jakby jakichś tam starożytnych cywilizacji w Afryce. No i to oceniałem na 7 na 10. I ostatnie opowiadanie z pierwszych trzech, które czytałem, czyli Wyrzutek. Wyrzutek to jest w sumie tak, warto zauważyć, że na razie przynajmniej, co jest też charakterystyczne, Lovecraft ma tak, że praktycznie nie ma dialogów, jest to tylko cały czas monolog, nie pamiętam, wydaje mi się u Poe też tak było głównie. Jest to cały czas jakiś tam monolog opisujący sytuację, opisujący to, co się tam dzieje. Tutaj występuje to Nepenthe, nie wiem, próbuję jakoś rozsądnie, znaczy sensownie przeczytać. Chyba wydaje mi się, że nasz użytkownik, który to polecał, wspominał o tym sformułowaniu. No i to opowiadanie, które jest właśnie o jakiejś postaci będącej wyrzutkiem w jakimś małym miasteczku, który jest zamknięty w jakimś tam, nie wiem, czy to była wieża, czy coś takiego, w jakimś budynku i generalnie wzbudza odrazę wśród wszystkich wokół. No to był już taki spadek formy. Oceniłem to na 6 na 10 i to są wszystkie opowiadania. Nie będę wyciągał średniej póki co, średnio wyciągniemy sobie na koniec i dzięki temu ocenimy całość na jakiś sensowną skalę od 0 do 10. Także zapraszam Was za tydzień, za 5 tygodni wreszcie wrzucimy na Lubimy Czytać ocenę i tam finalną opowieść o tym wszystkim. Także to wszystko, moi drodzy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Liczę, że będziecie ze mną co tydzień jechali z tymi opowiadaniami. Na końcu zachęcam Was do komentarza w ostatnim filmie i do propozycji, jaki zbiór opowiadań warto potem opracować.
Także to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się ciepło, póki co, bo jest sierpień. Cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Przypominam, że od soboty do środy odbywa się głosowanie nad tym, jaka książka powinna być zrecenzowana w ramach standardowego cyklu copiątkowego. Będę oczywiście Wam bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie brali udział w głosowaniach. Być może wymyślimy jakieś wesołe nagrody, na przykład polegające na tym, że będzie jakby taki przez miesiąc, albo może przez dłuższy okres, przez miesiąc będzie można zbierać punkty poprzez komentowanie tych losowań i pisanie tam, że się zagłosowało. I na przykład na koniec tygodnia, na koniec miesiąca będzie, po tych czterech głosowaniach, będzie jakiś bon do Empiku dla osoby, która zbierze najwięcej punktów. Może jeszcze to jakoś rozciągniemy na rok. Tak sobie na razie myślę. Jeszcze oczywiście nic w tym kierunku nie ruszyłem. Także to wszystko, drodzy widzowie i widzki. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i jeszcze czy możecie poczekać i dowiedzieć się, o co chodzi z tym Marfiszem Marka Melmana. Dziękuję, cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę, a także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam
tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych, zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.